witamy was w kolejnym odcinku Dobi, w którym jak zwykle z Pimpkiem, który nie ma kanału. Nie mam kanału. Z Laską, który ma kanał Laska Gaming, na który zapraszamy. Zapraszam i polecam Laska Gaming. I ze mną, bo jesteście na moim kanale, to gadamy bez ładu i składu o grach. Także na początek klasycznie. Zdrówko. Dzisiaj bardziej profesjonalnym sprzętem. Ale bardziej. Tak samo amatorsko jak zawsze. Zmienił się tylko sprzęt. Jeżeli będę mrużył oczy, to znaczy, że jestem naprzeciwko lampy. No akurat dzisiaj lampa dosyć mocno jarzy. Następnym razem postaramy się wziąć inną lampę. A w dzisiejszym odcinku, po wielu burzliwych naradach... Znaczy jednej burzliwej dyskusji. Która trwała sekund 30. No dobra, 35. Będziemy rozmawiać o gatunkach, które były i już ich nie ma. No to są jakieś tak niszowe, że przykro. Jeszcze możemy zahaczyć o gatunki albo trendy, które teraz powstają na kanwie inne. Battle Royale. Albo na przykład gry jako usługi. To jakich gatunków już nie ma z nami, tak już definitywnie. Nie, że jakie wspominacie, które były takie soczyste. To klasyczne przygodówki point and click. Które... Są. No są, ale znikają. To już nie, proszę, przepraszam. W wypadku point and clicków to bardzo mocno je trzyma tam pomniejszy cały deweloper, musi wyżyć za 15 zł tygodniowo i ogólnie tłucze przygodówek dużo. No, cała indie... Znaczy, no nie mówimy tu o Artifex Mundi, no nie, no dobra, nie mówimy o Artifexie, ale bądźmy szczerze. A Artifex Mundi ostatnio wydał My Brother Rabbit, który jest już takim wyjściem trochę z hobby i oni próbują wyjść właśnie z tego zaszufladkowania. Wydają teraz Matrioszkę, która też jest klasycznym pojedynkiem. To wyszli. No, klasycznym, a oni hobby same robili, nie? Czyli no hidden object. Diadeik bardzo dużo robi przygodówek, jest dość, znaczy one są niszowe, ale dalej są w świadomości, dalej wychodzą. Tak, no i też mają wielką rzeszę fanów, tak, więc to jest jednak jak najbardziej żywe. I tutaj akurat średni przykład, jeżeli chodzi o temat naszej rozmowy. Nie wiem, jak dla mnie na przykład średnim przykładem tego są symulatory lotów kosmicznych, które, no, bądźmy szczerzy, ostatnią iteracją tego, no nie, bo Kerbal to było coś innego. Kerbal to raczej był sim do poskładania czegoś, ale taki symulator jak Tachyon, czy ogólnie Freelancer, to takie rzeczy, no to co, Star Citizen jest dalej w produkcji i nigdy nie wyjdzie, a poza tym... No raczej nie wyjdzie. Co mieliśmy ostatnio? Taką wielką wtopę z No Man's Sky. I Elite Dangerous. Rzeczywiście polecam. Kupiłem sobie jak było bundle jakiś czas temu, naprawdę fajna gierka. No ale generalnie jest to już gatunek naprawdę niszowy, który niemalże wymają. I ja szczerze żałuję, bo ja zawsze byłem wielkim fanem tego typu gier. Zresztą na Freelancerze, że nie wiem ile godzin spędziłem. Szczególnie już potem w online, wczorając się z ludźmi. No tak samo też na X-Wing vs. Steel Fighter. Nie, akurat ta część podobała mi się bardzo, ty? Ta część, no była ona tylko, no. Więc trochę ciężko nazwać ją normalną częścią, no bo jeżeli nie znacie serii, to wszystko czuło się od legendarnej gry TIE Fighter, którą zdecydowanie polecam, no dzisiaj Getika może na których zrazić, ale może przykład... bardzo strasza. No, i poziom trudności też nie jest zbyt niski, więc generalnie jeżeli chcecie doświadczyć czegoś, czego nie znacie, to jest naprawdę dla... W dzisiejszych czasach już chyba tylko hardcore'ów, no polecamy serię The Fighter. No ale jeżeli chcecie podejść do tego lżej, no to na przykład polecam Tachyona, który zdecydowanie był dużo prostszy, a też bardzo miły, i Freelancera, który po prostu miał. Był jeden fajny... Przepraszam, nie Freelancer, tylko FaceSpace'a. Był jeden fajny shooter kosmiczny na Androida, to się wywodziło jeszcze z Symbianów starych, kurde, nie pamiętam w tyłu. Shooter na Androida. No. Ale to rzeczywiście, na przykład ja od siebie mogę dodać, jeżeli już przygodówki, to gatunek, który... Przygodówki ustaliliśmy, że nie są takim dobrym przykładem. Poczekaj, no. Hold Your Horses.
gatunek, który się wywodził z przygotówek, ale umarł śmiercią naturalną, bo musiał umrzeć, czyli full motion video. Oj tak, full motion video. Chociaż... Czekaj, no teraz były dwie legendarne produkcje na temat podrywania kobiet. Kurde, super seduser. Tak, niesamowity epem. Powiem ci, że jeżeli chcecie zobaczyć największą krab tego roku, to super seduser, dwie części, go for it. Absolutnie, jeżeli potrzebujecie wyjebać jakieś pieniądze, bo to śmiało cringe fest do kwadratu, za jedyne tam chyba 10 euro. No, to jest gra, w, seria gier w sumie już. Gier, w której dwie części, w której jest super guru podrywania, nauczy was jak podrywać lachony, wszędzie gdzie popadnie, takimi tekstami jak cześć mała i tak dalej, no wiadomo. A czy to działa? Cringy teksty, no podejrzewam, że 11 na 10, testuj na przeciętnej, na potkanej kobiecie, zobaczymy ile liści w ciągu minuty załapiesz. To może o to chodzi. Nie, tam te sytuacje są, że na przykład widziałem jedną sytuację z dwójki na YouTubie, gdzie jest koleś, który ma 50 i jest jakimś szejkiem arabskim, jakaś młoda laska. Tam możesz gadać o swoich córkach, że je tam wiesz. Jeżeli jesteś szejkiem arabskim, to generalnie nie musisz nic powiedzieć, tylko zamachać portfelem na szejku, nie? No, ale generalnie to chłopaki z gra zastosowania dla takich ludzi jak wy, jak prowadzicie kanały na YouTubie, to śmiało oglądających na pewno będzie dużo. Baneły można złapać. No, za pierwszą część leciały copyright strike'i. O, co ty gadasz? Od twórcy oczywiście. Ja wiem, jak Nintendo. A co ty pierdolisz? Ale takie full motion video. Muszę o tym zrobić film, kiedy o tym pisałem. Był zmierzch, że tak powiem, początek wyrodził się z prawdziwych przygotówek Wojny Klik. Które wyrosły z prawdziwych przygotówek tekstowych, które tak, też umarły. Tak, w sumie tak. I te gry były atrakcyjne dlatego, że miały lepszą grafikę niż zwykłe gry. Przez jakiś tam czas. Dosyć długi czas. Dosyć długi to ten czas. To było kilka lat. Pierwszą grą tego typu było, nie pamiętam już. Kurwa, ale zaszalał. Już miało być pierwszą grą w tym roku, powstało, a nie powiem. Ale nie, czekaj. Profesjonalnie przygotowanie. Trap Night. To jest, że były takie babki z koledżu. Trap Night, babki z koledżu i okazywało się, że potem cichu z ha-ha były trapem? Nie. Że to trap. To była jakaś imprezka takich laseczek z koledżu i tam coś bandyci wbijali się i miało się kamery w całym domu i trzeba było jej tam w odpowiednim miejscu klikać. Jakiś czas temu to pamiętam, że jeszcze chyba Hairtail. Tak, Hairstory. Hairstory. Mega popularne, nie rozumiem absolutnie dlaczego. Nawet mam to gdzieś na... Dla mnie zajebista gra. Hairstory było bardzo fajne. Nawet nie wiem. Bo nie dlatego, że było full motion video, chociaż to też, ale miało nieliniowo, miało zupełnie inny niż wszystkie gry sposób prowadzenia narracji, czyli miało się wyszukiwarkę i trzeba było wpisywać frazy i pod odpowiednimi frazami wyświetlały się filmy, tak to jest symulator YouTube'a praktycznie. I jak się oglądało te filmy, to miało się listę fraz, które jakby były już odkryte, obejrzało się ten film z napisami, można było kolejne frazy i tak... I budowałeś sobie całą historię, tak? Tak, zajebiste. Tak, ale z filmami. Bardzo fajne. Nie czujesz kupion. To polecam, ale jest krótka, 2 godziny ponad trwa i polecam, bo jest bardzo dobra. No coś w tym stylu. Znaczy nie, bo tam jest więcej gameplayu, bo musisz myśleć tak naprawdę. A w Bandersnatchu nie musisz. Był jeszcze Night Shift, był The Bunker, było jeszcze kilka gier indie, ale ten gatunek zdechł. Dlaczego? Bo weszła grafika 3D, która była lepsza niż filmy. No i większość ludzi już nie miała ochoty grać na wielu płytach, z czego rekordzistą jest Black Dahlia, chyba z 7 płytami albo 8, więc pozdrawiam. 8, bo 7 płyt miała Fantasmagoria 2, bo każdy dzień grać. Spoiler, gra na tydzień. I każdy dzień był na osobnej płycie. Znaczy w jedynce, sorry. To były fajne gry. Ten miał urok. Ja bardzo tęsknię za tymi starymi grami od Sierry. Ale to powiedzmy o przygodówkach, czy o czymś? A ty mówisz o Police Questie, o... Bardziej o Secret of Monkey Island. To są już klasyczne. To jest Lukasa. No, okej.
Fantastyczna przygodówki. No, zwykłe misje, w ogóle gadamy o czym innym. Ja grałem w Fantasmagorię. Czyli klasyka tego programu. Tak, to było dobre podsumowanie. Kilka lat temu grałem w Fantasmagorię, jedynka jest... Nie grajcie w nią, bo jest nudna. Bo ja zagrałem tylko dlatego, że były te sceny gwałtu. Erotyczne. Tak, nie, gwałtu tam była. Znowu wychodzi z niego chore zwyczajnie. Ale dzisiaj taką scenę zobaczycie w M jak Miłość o 20 w telewizji. To jest dla chorych zwyczajnych. No, więc nic, ogląda nic szokującego. Oglądasz M jak Miłość? Nie. To skąd wiesz? Domyślam się, że takie sceny można zobaczyć. Nie, no przecież tam każdy by był, tam no tak. Tylko się. No, ale w dwójkę jak najbardziej warto zagrać, bo jest dobra po prostu. Aha, tam też są spotrzone sceny, ale można zagrać. Wiem, co kolega ciągnie drugie. A to teraz Janek, ty podaj jakiś gatunek, który umarł. Wiesz co, dawno nie grałem w dobre RTS-y. No tak, to też chciałem zwrócić się po jeden z podstawowych takich gatunków. RTS-y chociażby pokroju F2150 albo 140. To znaczy chciałem powiedzieć, że ostatnim domem był Starcraft 2, no ale jeżeli uważasz, że F był lepszy. Znaczy, ja w F2 zagrywałem się mega dużo. Może z racji tego, że był dodawany jako gratis do komputerów tamtego czasu. Uwaga, Polska Cebula atakuje, odcinek kolejny. Miesiąc później dodali ten Moon Project. Grałeś z Knights and Merchants, jak prawdziwy Polak? Oczywiście, że grałem. Grałem też. I grałem też w Broken Sword. Co? Broken Sword? A to nie jest RTS. No. Zajebiście. Też grałem. Ja grałem w jedynkę, w nie powiedz mi dalej legenda, nie? Czwórka wyszła? No piątka. To jest zajebisty, nie RTS. To jest przeskok między trójką. Nie, jest... Nie, bo czwórka była ta trójwymiarowa. Wrócimy do tych RTS-ów czy nie? Sleeping, a czekaj, tylko... Nie, fuck it. Trójka i czwórka to jest Sleeping Dragon i później jest coś tam. No dobra, okej, okay, wracamy do tych... RTS-ów, tak? Tak. No to co, no ostatnim żywym, domym przykładem był niestety Starcraft 2, potem mieliśmy jakieś RTS, bo nie mówię tutaj o serii Total War, bo ona dość trzyma mocno, ale z drugiej strony to nie jest RTS. Ale tak. Wyszedł z kolei remake pierwszego Age of Empires? No. No, ale to jest no, ale nie to jest remake, remaster, no w zasadzie. No właściwie remaster, tak, więc, no, bo działają wszystkie rzeczy z pierwszej części. No nic nie wyszło nowego, no coś wyszło. Coś wyszło, ale... Command & Conquer rzuciło się na telefon. Z Indii coś wyszło, ale ci nie teraz połowę. Planetary Annihilation. No. Polecam. To 11 na 10, w ogóle genialna gierka, ale niestety ma pewne momenty. Bo widać, że jest to gra zrobiona przez Indie Studio i no, wygląda jak wygląda. Ale gra mi bardzo fajna, świetna grywalność, świetne pomysły, bo są na przykład... Gaz się równocześnie na kilku planetach w jednym układzie, które są włączone gatami. No i ogólnie walczy się kontroler nad daną planetą, a tu okazuje się, że przeciwnik innym gatem wjeżdża na to. No, fan, więc. Ale teraz, no, teraz z nowych to chyba jest, bo nie siedzę w tym gatunku. No nie wiem, no. Kiedyś dużo gra. Age of Empires 4 jest zapowiedziane. Ja kochałem serię. Warhammer 40 000 Dawn of War, tylko że tutaj jest lekki problem, bo prawdziwym RTS-em była część pierwsza. No. Część druga była już pół nie wiem czym, RPG-o, skradanko, RTS, o czymś. No bo nie dodali te elementy RPG do tego. Tak, i chowanie się za przeszkodami, różne dziwne rzeczy. Powiem szczerze, no ja jestem antyfanem tej części, z drugiej strony ma wielu swoich zwolenników, jestem w stanie zrozumieć, lubicie, nie hakujcie. No ale potem przyszła część na część trzecią, gdzie wpadli na genialny pomysł, ej, wiesz co Janusz, zrobimy tak. Mamy wielką rzeszę fanów jedynki, mamy wielką rzeszę fanów dwójki, oni się nie lubią, to połączmy elementy jedynki i dwójki jeszcze te spierdolmy. No czyli klasyka. Bo generalnie w ogóle to były wspaniałe przemyślenia, faktycznie nastawili się na to, żeby przygotować grę kompetentnie, tak? Tylko, że zamiast zrobić to w normalny sposób, typu zbuduj bazę, zjej bazę, produkuj jednostki, zjej przeciwnika, no to stwierdzili, że na kilka rzeczy nie pozwolą. I generalnie na przykład taka strategia jak wszystkie rasze, czyli jeżeli jesteście fanami Starcrafta, to oczywiście zajerasz i inne tego typu rzeczy. Twórcy gry stwierdzili, że nie, tak coś jest absolutnie niesprawiedliwe, więc trzeba to ujebać. I zaczynałeś, każdy z graczy na mapie zaczynał z budynkiem bastionem, którego no, generalnie nie dało się niszczyć. Co tam pierwszymi jednostkami i tak dalej. No i mogłeś wziąć sobie dowolne, w ogóle miałeś loadouty.
Każdy gracz miał loadout, który zapewniał mu jakąś super jednostkę czy coś, w ogóle napływa rozwiązanie z kosmosu, nie wiem, kto na to genialny pan. No ale generalnie nie dało się rushować, wszystkie gry wyglądały tak samo, poza tym nie byli w stanie się zdecydować właśnie, czy chcą zrobić tego jedynkę, gdzie były duże oddziały, jakieś tam sensowne walki i tak dalej, czy dwójkę z małymi chłopkami, z swoimi bohaterami i tak dalej, więc jedna i co pomiędzy, no i gra wytrzymała na rynku przez 7 miesięcy, po czym firma przestała ją supportować. No i elegancko. Teraz możesz kupić za 30 zł, jeżeli chcecie sobie to robić. Nie polecam, bo nawet to była single player, a nie jest tego warto. A co powiecie o właściwie strategiach turowych? Czy ja tutaj powiem szczerze, że jako że jestem szczęśliwym posiadaczem Nintendo, to mam ich pod ostatkiem. Tak, no może na Nintendo jest... Bo seria Fire Emblem dalej śmiga, zresztą... Jeżeli teraz spytasz kogokolwiek, kto grał w nowe strategie, to nawet tak gra w Fire Emblem. Zwykle gra z innych dziwnych kubutek niż koniecznie strategia turowa, no ale tam jest dużo szypowania. Bo na PC-cie to jest... Masz dużo waifus, dużo husbandos. Bardzo mocna posłucha jest na PC-cie, jeśli o to chodzi. No jest. No, to jest z gatunek, który skończył się na Heroesach, tak? UFO Jagadala jest ostatnio... Nie. XCOM 3? XCOM to sobie. Tak, XCOM, przepraszam. Nie UFO. XCOM tutaj pokazał, że jednak takie gry mają sens. Da się robić na... I są zajebiste. Znaczy tam był spam straszny tym King's Bounty, nie? Znaczy, dobra, ale no, King's Bounty to była produkcja rosyjska, która była bardzo dobrą produkcją, wychodzą. King's Bounty? Bo sam mam z tymi dodatkami jest. To jest ta część, na której się Herosi wywodzą. No, ale to dalej tak robimy. Tak, tak, ale mówimy o tym... Wojownicza księżniczka. No to, ale to były po prostu rozszerzenia do podstawowych King's Bounty, tak? I generalnie rzecz biorąc, widać, że robiło to rosyjskie studio i brakuje trochę dopracowania momentami. No. Bo gra się... Fajnie, poczekaj, gra też sensowny, bo się okazało, że gra nie intuicyjnie się poprowadziła, czy miałeś coś tam problemy, bo trochę brakuje intymności po prostu. Tym bardziej, że ona jest typowo single player. I generalnie rzecz biorąc, jak jest ciekawa, ładna, swoimi wyzwaniami i tak dalej, to czasami po prostu brakuje takiej rzetelnej płynności. Właśnie tego widziałeś. Ale nie no, przecież jeżeli chodzi o takie strategie typu XCOM, to dużo tego na kompiuter chodzi, jeżeli chodzi o indie. Teraz mamy Phoenix Point zapowiedziane, w którym jest Imba. Przepraszam, ja znowu powiem o Nintendo Mario vs. Rabbids. Tak, no jest. A XCOM na Switcha. Słuchajcie, Mario z Rabbids, sam nie wiem, ja zwariowałem jak to zobaczyłem, bo okazało się, że w tym wypadku jak zwykle miałem rację, bo ja nie sprzedała się, mam już wszystko najlepiej. Sprzedała się z jednej strony bardzo dobrze, bo była pierwszym tytułem na Switchajonym, z drugiej strony sprzedała się całkiem nieźle, bo ludzie mieli swoje nadzieje. Ale teraz jeżeli szukacie jakichś gier tanio używanych na Switcha, to jest pierwszy produkt, który kupicie już za 60 zł, bo nikt tego nie chce. No to fajnie, bo się rozważam na Switcha. No więc to właśnie tą grę chyba jest tanio, a nawet pograłem... Będzie Switch drugiej generacji. No nie wiem skąd ty wziąłeś takie informacje, bo na razie Nintendo nie chce się wziąć. Były plotki. No to plotki, no właśnie były plotki o tym, że jest... Plotki, środki, twoje ciotki. Na razie to wyszło tylko to, że zrobili po cichu taką półgenerację, która nie da się hakować. Tak łatwo. Tak. Ale jeżeli chodzi o te strategie turowe, to na przykład jest ten Phoenix Point zapowiedziany, z którym jest Imba, bo na Kickstarterze się ogłaszali, że będą na Steamie, a teraz są ekskluzywem dla Epica. Jest polski chyba, Phantom Doctrine, to jest też taki XCOM-owe. Wyszło jeszcze po drodze Invisible INC. Nic mnie to nie jest. Też, no to są strategie właśnie turowe. No ale takie... są tak mocno zreklamowane przez tych indie developerów, że naprawdę nic o tym nie słyszałem. Ale znaczy... Ja się interesuję tematami, jak kurwa. Słyszał o tym tylko nasz indie developer. No tak, no, w końcu branża. Tak, musimy się ten... zbierać. Klepać po dupie. Miedział się z sutkami tam z innymi, no to usłyszałem. Ale nie, ten... Phoenix Point podobno będzie spoko, bo to jest twórców oryginalnego XCOM-a. Właśnie, swoją drogą... Coraz mniej takich faktycznych, pełnoprawnych, długich gier singlowych wychodzi. No tu się będę z tobą... Chyba, że na PlayStation. Długo teraz. No. Na Switcha też wychodzi w pizdziec. Nie, single player ma się bardzo dobrze. I całe to sranie o tym, że oj. Na komputerze się nie ma dobrze. Bo... Gry tylko będą wychodzić, kurwa, multiplayer i oj. I ten, a kurwa, nie takie jak kiedyś. Nie, dalej nie.
Naprawdę bardzo dużo lubię tą singlową. Ja obecną ogrywam metro, którą wszyscy się zachwycają. A szczerze mówiąc. A 3 razy 19. Ja nie wiem. No nie być spoko, ale to jest gra jakaś tam. Czy ja muszę zaczekać na to, aż się patrzyłem chyba dobrze, bo jak zobaczyłem pierwsze rzeczy, co się tam dzieje, to Jezus. Już jest fajnie spaczowany. Jezus Maria kurwa z krucyfiksem. Ale muszę za tym podchodzić do komputera. Był day one patch. Jak zwykle. Nie, teraz nie wiem, no, zresztą cała ta afera kurwa ze sklepem, no trochę mnie to się wymądziło, bo nawet... Znaczy ja mam Steamową wersję akurat, więc mi to wszystko jest. A i tak się 200 tysięcy kopii na Steamie samo sprzedało. No, po czym kurwa wszyscy są lekko wpływieni, bo się okazało, że nie znają gry, tak? Jej. Ale to ja zrobiłem, czy to na Epicu, czy na Steamie? Znaczy żadna, no tylko chodzi o to, jak się zachowali wobec klientów. Ale nie dwa tygodnie przepych. No, nie, no okej, dobra. Delikatnie mówiąc, taki wypych, jej. Ale ten... Ale czekaj, to singiel wyszedł pana Devil May Cry 5, który dopiero co wyszedł i powiem szczerze, miód, no. Kurwa, miód na miodzie, miodem przelany, lany gorzołą. 88 na open. Nie, ja sam daję z siebie kurwa 9 na 10, tak, parę razy zeszło. Tak, oczywiście. Masz to Steamie? No mam, możesz sobie tam pożyczyć. Musimy się znowu dodać, bo jestem w formacie i nie mam nic. No spoko. Właśnie, swoją drogą to było kurewsko głupie, bo próbowałem się przez 3 dni dopchać do mojego metra i przez 3 dni pierdalało głowy. Czemu? Nie mogę zaktywować kopii, dziękuję. Takie dobre metro. Nie, no mówię, że metro jest średnie. Szczerze, mi się lepiej grało w Far Cry. Znaczy nie wiem, no ja powiem szczerze, że Devil May Cry 5, kurwa, kupujcie, to będzie, że tanio, bo oczywiście polska dystrybucja oficjalna, nie 250 na Steamie, tylko 190. No, mega. A ten, na PS4 jest ocenzurowana wersja. A tak, słyszałem, bo jest scena, gdzie Lady wylatuje z demona, który się zabija. Tak, i generalnie ma przysłonięte swoje atrakcyjne ekrany, gdzie lejspecjalnie jest kobra na fajnie. Od tyłu jej widać kawałek pośladków. I to musiało być już... No nie no, to, tam panią polano na niebiesko, fajną jest. A, myślałem, że jest czarny kwadrat. Nie. Czekam, aż w grach będą czarny kwadrat. A poza tym, no powiem szczerze, no nie wiem, jeżeli lubicie serię, to jest to chyba najlepsza część, ale jak na razie, no oczywiście jest edgy as fuck, no ale to jest Devil May Cry, więc proszę Państwa, edge tam jest taki, że po pierwszej kadence uważajcie, bo się potknięcie, ale generalnie jest poczucie humoru, system walki jest kurwa tak piękny, dawno nie grałem w slasher, który jest tak płynny, tak wszystko kurwa tam przyjemnie się nakurwia, łapiesz przeciwnika, kombisz się na nim, od razu wpadasz komu w drugiego, no kurwa po prostu czysto zajebiono. Zakochałem się, 11 na 10 w ogóle, kurwa kupujcie. Tutaj fucking worth it i znowu Capcom pokazuje, kurwa, że ma Balls of Steel i jeba się jeszcze. I znowu softopiliśmy, także... No tak, ale dobrze. A właśnie z takich gatunków, które już prawie zdechły, to tajkuny, nie ma już takich rasowych, no, tajkuny. Będę się kłócił. Bo po pierwsze pojadę wcale kłócę sobie. Czekaj. Na Nintendo? Nie na Nintendo. Które? No. Znaczy pojadę z niczego ku tajkunu, bo oni robią grę strategy, ale jakiegoś tajkuna Railroad. Coś tam też wypuścili. Maszynki były, ale to... A poza tym też inni deweloperzy tu kontrolują na cholerę, więc... Nie. Wiecie, to się cieszy, że... Jest Tower Defense. A jest Tower Defense, sam kurwa. Ja w gamingu, a tam będzie Tower Defense. To kurwa jeszcze pogadajmy o półki klika. Nawet w Assassin's Revelations był Tower Defense. Co? Assassin's Creed Revelation był Tower Defense. To była część, od której się odbyło. Hardcore Gaming! Bo nie byłem ja w stanie się... Hardcore Gaming, Assassin's Creed, Tower Defense, a kurwa, następna część, klikę, kurwa. I to pokazuje, jak grać w pójcie Assassin's Creed, a jest zawsze ważny. Jedno polskie studio się w sumie wygląda na Tower Defense. Które? 11-bit. 11-bit? No, Anomaly. Tylko, że to jest ten reverse Tower Defense, czyli... Co? Ty atakujesz. Nie, była część z Tower Defense'em, a tu nie było reverse, że już są wieżyczki ustawione, a ty przeprowadzasz te fale. Anomalii. No i Monstrous Impact, proszę Państwa, jak wygrać żadne od zyplogę. Ale co, wyrobili się. Teraz co oni teraz takiego zyplogę? Frostpunka. Chociaż. Wcześniej The Sword of Mine.
No, to też szacunek. Jest. No. Ja i tak czekam cały czas na Czarnobyla. Otwarmy. Fajnie wygląda. Byli pracownicy. Dobra, Janek, ile jeszcze zostało gier post-apo, o których wspomnieliśmy przez ostatnie odcinki, a które zostały zapowiedziane? 6? Wydajesz, miej mi to z głowy. Bo... Ale one nie umarły. Nie, dobra, to są... Post-apo, nigdy nie umrę. Ej, i nie powiedzieli nic o Falloutie? Ja umrę. Nie powiedzieli nic o Falloutie dzisiaj. Ale, dzisiaj oglądaliśmy z Magdą nowe lodówki w RTV Euro AGD. Znalazłem lodówkę... Czekaj, bo zeszliśmy... Kurwa, z tematu kosołków, które umarły na temat lodówek. No kurwa, takiego oktopu jeszcze nie było. Nie, bo to się wiąże z tematem. To się wiąże z tematem, no bo ja kiedyś robiłem... Stary, a wiesz co, ja mam taką zajebistą historię. A kurwa, czekaj, ostatnio jak byłem u znajomej i otworzyłem jej lodówkę, to... To było tam piwo, okej. Okay. Ale nie, ja swego czasu robiłem port Fallouta 1 na Androida. I znalazłem lodówkę, na której jest Android. Więc zastanawiam się, czy nie kupić. Ja odpalić Fallouta na lodówce. Dokładnie. It begins. Janek udowodni nam dzisiaj, jak na suszarce domowej odpalić Wiedźmina 2 w 35 klatkach. Oglądajcie, nie, na tym zegarku już odpaliłem ten. Odpaliłem Fallouta dwójkę nawet. Polecamy. Dla hardcore'owych gamerów od hardcore'owych gamerów. No, Netflix na zegarku, to musi być przyjemne. Ej, ty zajebiście się ogląda. Ty kurwa, czemu jeszcze tam nie postawiłeś Total War'a i nie kurwasz na tym zegarku? Czemu? Why? Na grupie u mnie na Facebooku. Co za zegarek w ogóle chiński? KW88. Brzmi jak ten zaczął wyjadzić. Więc działa z wielkim rozdziałem. 88, działo 95 mm. Kombat 18. Działa bez problemu Netflix. Dobra, to już tak ustawimy, to moje pytanie, czy mamy jeszcze do powiedzenia Mondego, czy już kończymy? O zdechłych gatunkach, które zdechły. Wiecie co, no zaraz nam piwo zdechnie i zdycha nam powoli czas. No ogólnie, więc my też zdychamy. Zaczynamy, zaraz pogadajmy. Kończyć. Tak, zapraszamy na pogadajmy. Tak. Bielsku biała, najlepsze pogadajmy w całej Polsce. Jeśli cały świat byłby tylko bielskim białym, to... No, Bielsku biała by było najlepszym bielskim białym w całym Bielsku białym. I byłoby stolicą pogadajmy. I Bielska biała. Tak. Dobra, także no to co, tym zajebistym i żądamy dostępu do morza. Tym zajebistym akcentem na dzisiaj będziemy... No może. To nie, wystarczyło może. Tym zajebistym akcentem będziemy dzisiaj już kończyć, więc na razie, a my dopijamy i zdalamy. Także dzięki za dzisiaj i widzimy się kiedyś tam za miesiąc. Dokładnie za miesiąc. Kurwa, off to po lodówkach 11 na 10. Dlatego jeszcze nie.